Suwałki będą organizatorem kolejnych lekkoatletycznych mistrzostw Polski. Tym razem w wielobojach i sztafetach. Nominację wręczył prezydentowi Suwałk Henryk Olszewski, prezes zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, na wtorkowym spotkaniu w Centrum Olimpijskim imienia Jana Pawła II w Warszawie. Mistrzostwa w sztafetach i wieloboju zaplanowano na czerwiec przyszłego roku. Jest to impreza, która po raz pierwszy w Polsce będzie organizowana tego typu mistrzostw. Jest... Jeszcze nikt w Polsce nie organizował. Po raz pierwszy polski Związek Lekki Atletyki zdecydował się na przeprowadzenie tego typu wydarzenia sportowego w naszym kraju, i nas to bardzo nobilituje, cieszy i świadczy o tym, że wśród związków różnych sportowych, a w szczególności wśród polskiego Związku Lekki Atletyki, Mamy bardzo dobrą opinię, wyrobioną markę i oni wiedzą, że dając Suwałkom po raz kolejny imprezę, po raz pierwszy organizowaną w kraju, że postaramy się i, i zapewne poradzimy sobie z tym dużym przedsięwzięciem. To jest to olbrzymia impreza, bo myślę że gdzieś 400-500 zawodników. Oczywiście nas to cieszy również to, że w ramach mistrzostw Polski w le lekkiej atletyce seniorów i juniorów nie będą rozgrywane biegi sztafetowe. Te mistrzostwa Polski będą miały y, właśnie tutaj y, w Suwałkach. Na tych zawodach mają pojawić się najlepsi wieloboiści i mistrzowie sztafety. I, i myślę, że kibicom to też nie rada, nie rada gratka, y, że będą mogli tych wybitnych sportowców polskich oglądać tutaj na stadionie przy ulicy Wojska Polskiego. Szczegóły dotyczące imprezy opracowane zostaną przez specjalnie powołany komitet organizacyjny. Na dzisiaj nie wiadomo jeszcze, ile sztafet wystartuje na naszym stadionie.